pomyślałam, że są dwie potrzeby rodziców, które są niezaspokojone. Pierwsza to jest taka, żeby ocalać fajne momenty, które spędzamy z naszymi dziećmi, czyli te chwile, w których one opowiadają różne żartobliwe, mądre, błyskotliwe, intrygujące historie. A druga taka, żeby się dzielić tymi rzeczami z innymi, z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, żeby się po prostu naszymi dzieciakami chwalić. Moim partnerem biznesowym jest druga mama, Magda. Współpracę zaczęłyśmy wtedy, kiedy obie zostałyśmy mamami, bo jakoś tak stwierdziłyśmy, że warto te przedpołudnia, które spędzamy i tak z dzieciakami w domu, czyli czas, kiedy nie da się pracować nad innymi rzeczami, spędzać razem, i w czasie tych spotkań wykluł się ten pomysł. Pomysł na to, żeby stworzyć taką wspólną przestrzeń, w której będziemy wrzucać śmieszne teksty naszych dzieci, głosować na nie, układać je w rankingu, ale też będzie można wrzucać memy z udziałem naszych dzieci, czyli zdjęcia ze śmiesznymi podpisami. Docelowo też, mam nadzieję, w przyszłości będzie można wrzucać krótkie filmiki z udziałem dzieciaków. A te strzałki podpięłaś może? No spróbuję. No bo kliknięcie jest naturalne, to wtedy na pewno powinien się otrzymywać, ale też ja taki mam odruch, że... Tutaj jest to... Może, a dajmy napis aktywny, konto aktywne, bo zweryfikowane to nie wiadomo, co to znaczy, nie? Dobra. Czy możesz tak? Możesz dobra, kliknąć, no, no, no mogę. Dobra, i face i tu jest podłączony, ok. Face, a jeżeli nie jest, to po prostu nie wyświetla się ta ikona w ogóle, tak? Tak. Dobra. Mamy nadzieję, że serwis będzie co najmniej tak samo popularny jak Facebook. Myślimy, że będzie mieć bardzo dużo użytkowników, bo wreszcie rodzice będą mieli taką przestrzeń, gdzie będą mogli swobodnie wrzucać wszystkie żartobliwe rzeczy, które w ciągu całego dnia się gromadzą w ich domach. Chciałabyś kawałek takiego chlebka, który zrobił wujek Maciek? Nie. Nie? Mogłabym ci posmarować z masełkiem. Upiek. Nie kupił go, on go sam upiekł. Myślę, że taki serwis jak nasz jest bardzo potrzebny. W internecie jest bardzo dużo rozrywki, ale to jest taka rozrywka, powiedzmy sobie, dla dorosłych, dla nastolatków, jakby taka wcale nie jest jakoś tam podzielona tematycznie. Natomiast rodzice to jest bardzo specyficzna grupa. Oni się śmieją z rzeczy, z których inni ludzie się nie śmieją. Przez to, że mają małe dzieciaki, które są na jakimś tam konkretnym stadium rozwoju, to nie jest to przypadkiem, że rodzice spotykają się między sobą. Jak się rodzą komuś dzieci, to raczej się już nie spotyka ze znajomymi, którzy ich nie mają, tylko z tymi, którzy rozumieją właśnie, dlaczego można się śmiać z tego lub z tamtego. Więc to jest taka rozrywka bardzo dedykowana konkretnej grupie osób, dlatego myślę, że ma wielkie szanse na to, żeby być prawdziwym powodem do uśmiechu. Czyli co, jeszcze robimy na ten pierwszy slajder jakąś reklamę, tak? Tak, jakiegoś chyba, myślę, chłopca, piękne zdjęcie, jak się śmieje i tekstik. Dobra. Taki mega fajny. Milenko! Poszukam może czegoś w domu. Milusia. Urodziłem się na Ukrainie, mieszkam w Krakowie, studiuję międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym. Teraz jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej. Street workout polega na wykonywaniu ćwiczeń z ciężarem własnego ciała. Jest to bardzo podobne ćwiczenia, z których korzystają w wojsku. Wykonujemy właśnie pompki na poręczach, podciąganie się na drążku. Jakby z tych ćwiczeń, takich bazowych ćwiczeń, wynikają różne ewolucje. W Polsce katastroficznie brakowało nam miejsc do treningów. Zaczęliśmy starać się o takie place profesjonalne. W maju powstanie w Parku Lotników Polskich nasz projekt. Mamy zaplanowaną już tam imprezę Off Sport Street Workout Cup. Przyjedzie elita Street Workout w Polsce. No i będziemy fajnie się bawić. Oczywiście też nagrywamy filmiki, ponieważ ja uważam osobiście, że nie można dotrzeć do ludzi z jakąś ideą, jakimś pomysłem, nie potwierdzając tego na własnych działaniach. Kiedy nagrywamy filmiki, po pierwsze widzimy swoje błędy, możemy się poprawić, a po drugie to jest też motywacja dla innych. No i też to jest taka nasza pasja, zrobić jakieś takie ujęcie pod innym kątem. Możemy do każdej figury podchodzić z kamerą w inny sposób i osiągać bardzo fajne efekty.
Ja właśnie, można powiedzieć, w niektórym stopniu jestem fanatykiem tego sportu. Ja naprawdę widzę przyszłość w tym sporcie, ponieważ ten sport przynosi tylko korzyści, przede wszystkim dla młodzieży. Poprzez ten sport motywujemy się też do innych działań. Tak samo do działań w nauce, do działań w pracy, wyrabia nam się taki pewny reżim, reżim dnia, reżim działań. I to naprawdę człowieka kształtuje. No i będę dalej propagował ten sport, propagował zdrowy tryb życia. I spodziewam się, ten sport tak również rozwinie się na taką dużą skalę, jak na przykład na Ukrainie, w Rosji, Kazachstan, gdzie to już jest takim narodowym sportem, gdzie zbierają się duże imprezy przede wszystkim dla dzieci.